Emocje z rekonstrukcją rządu sięgały zenitu, a nawet nadiru, który jest po przeciwnej stronie zenitu, ale też wysoko, jeśli ktoś stanie do góry nogami. Mieliśmy na chwilę, jak to filmowcy nazywają, comic relief, czyli takie komiczne rozluźnienie w postaci planu pana... jakoś tak mieliśmy. W końcu nastąpiła ona, rekonstrukcja rządu. Są nowe otwarcia, są nowe zamknięcia, trochę jest po staremu. Mówią i ja powiem wam, że dziwne rzeczy się ostatnio dzieją na scenie politycznej, bo najpierw zablokowanie reformy sądownictwa, potem odwołanie skutecznej i bardzo lubianej pani premier Beaty Szydło, teraz odwołanie najlepszego z ministrów, uwielbianego w armii, zasłużonego na rzecz bezpieczeństwa Polski, pana Antoniego Macierewicza, prawdziwego patrioty oddanego ojczyźnie, prawda? Odwołanie pana ministra Szyszki, dzielnie walczącego z kornikami, pana Waszczykowskiego, twórcy nowego państwa. No... ciekawy ciąg zdarzeń. Powiedziałbym nawet sekwencja. Tak. Kolej na pana ministra Ziobrę. Później zrezygnujemy z reparacji wojennych od Niemiec. Staniemy się zwolennikami Nord Stream 2. Kto za tym stoi? Jakie koła kreślą te kręgi nienawiści? Rację ma pani posłanka Pawłowicz, że to służby i lewactwo. Tak. Za zmianami stoją przecież prezes Kaczyński i prezydent Duda. Zadanie na najbliższy czas to jest rozstrzygnąć, który jest służbą, a który lewakiem. I będziemy we własnym domu.